Dobry wieczór Państwu. Dziś po południu z czwartych naszych klubów reprezentujący nas w europejskich pucharach spotkał się w Łodzi, Widzew spotkał się z duńskim zespołem Orchus. Oto relacja przygotowana przez kolegów z Łodzi. Widzew białe stroje, Orchus czerwone. 21 minuta meczu. Atak Widzewa, strzał Smolarka i duński zawodnik zatrzymuje piłkę ręką na polu karnym. Sędzia dyktuje rzut karny dla Łodzia. Celnie strzela Dziekanowski i Widzew prowadzi 1-0. Po zdobyciu gola akcje Widzewiaków stają się płynniejsze. Bramkę Bolesty zabezpieczają Dziuba i Wijas, a w linii środkowej bardzo dobrze spisują się Jaworski i obrońca Świątek. Duet napastników Dziekanowski i Smolarek nęka obronę Duńczyków, ale bez skutku. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 1-0 dla Widzewa. 52 minuta meczu. Rzut wolny Dziekanowski, dośrodkowanie Smolarka i Tadeusz Świątek ustala wynik meczu na 2-0 dla Widzewa. Jeszcze raz za chwilę ta sytuacja w powtórce. W końcowych minutach meczu poprzeczka uratowała Łodzian przed utratą bramki. Wtedy szczególnie widać było brak na boisku Romana Wójcickiego i Piotra Romka.